Siemano, siemano. Słuchajcie, mamy dzisiaj pierwszy dzień zawodów. Jesteśmy w Gdańsku. Tu już jedna ekipa jedzie, pewnie jak słyszycie w tle. Zaraz jeszcze my tutaj na drugie auto jedziemy. No i będziemy, słuchajcie, próbować. Byliśmy wczoraj nad Motławą, ja wiem, dosłownie z 2 godzinki 3. No i takie mamy odczucia, że może być ciężko, kurde. Ale to wszystko się okaże. Także słuchajcie, my już niedługo zaczynamy. A wy trzymajcie kciuki o jak najlepsze wyniki, o jak największe ryby i do zobaczonka. Jest, no. Tutaj mam ruszek, nie? Za ogon, nie? Czyli co, można powiedzieć, że tu są, tylko ja nie potrafię się dopasować? Najwyraźniej tak. Może nie jakiś szczupak, no. To będzie fajnie. Kolejne miejsce, wyjąłem tutaj dosłownie okonika jednego, 24 cm, czyli maluszek. Oj, chodzę, kombinuję, próbuję coś złowić, kurde, ale tak ciężka sprawa. Jest rybka, nie wiem czego, niby dobrze idzie, ale... Oj, że to bajk, jeszcze tęż, okon, no właśnie, no. Tylko ciuchyła mu trochę zabraknie, co? A może i nie? Dużo mu zbraknie, no niestety. 25 nie ma, ma 22. Ale rybka ładna. Zupadł szurm, ale też będzie mały. Kurde, no. Też będzie mały. Maluszek. Jest fajna rybka. Oby kurde nie szczupak, nie? Jest perch. Ale czy ma wymiar? Nie wiem. Ma. Już widzę, że ma. Chyba. Nie wiem. Ile ma? Kurde, lewerenie. Już, spokój. 21 centymetrów, niestety. Rybka. Oj, rybka ładna, no ale niestety do zawodów nie jest. Kurde, no ale przynajmniej zaczynam troszkę coś tam łowić, nie? To jest ogromny plus. Bo może być dobry, może być. Wiem, że poprzednio też tak mówiłem, ale ten tak czuć ciężar trochę i ucieka dobrze, nie? A jest taki elektryczny, to chyba to nie będzie za dużo oko, nie wiem. Kurde, nie wiem, serio. Aj, no nie, niestety nie. Niby ładna rybka, nie, ale do wymiaru zabrakło paru centymetrów. Tu kolegę wypuścił. Kurde, no ładne te rybki, ładne naprawdę, tylko czemu one są takie małe? Ja pierdzielę, no kurde lewele. Jak znalazłem ryby, no to są same takie małe, ale spokojnie, może to jest kwestia czasu. Może one się, kurde, tutaj jeszcze ruszą w miarę, tak żeby móc je łowić. No kurde lewele, nie wiem. No. Chciałbym, ale to ciężka sprawa jest dzisiaj. Kurde, ja nie wiem, czy nie zacząć na większe przynęty łowić. Bo ciągle próbuję tymi dwójkami i faktycznie te dwójeczki działają, te rybki sobie biorą, ale no kurde.
Ciężko tego konia 25. Ciężko, no. To też będzie pizdryczek taki, no niestety, niestety. Właśnie. Jak te większe przechytrzyć, w sensie czym? Kurde, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ubranie delikatniejsze, takie sporo. Ciekawe co to. Czy na pewno konie. Pytanie jaki, nie? Raczej podobnych rozmiarów to wszystko. Tak, no. On też nie będzie miał. On też jest 20 parę. No, 20 parę. Kurde, no. Ucieka. Czy tam nie ma większych okoni, serio? Nie, no trzeba trójkę założyć, ja nie widzę opcji nawet, bo ta dwójka jest zassana po same kule, a to nie przynosi w ogóle żadnych rezultatów. Niech to będzie większa ryba, no weźcie, no. Proszę, no. Kurde. Wstyd do zawodów, nie do ryby żadnej, nie? Wstyd. Może mieć wymiar, kurde. Nie wiem. Na razie walczy z tą przynętą. Dobra, nie bawimy się. Bierzemy. Ładna rybcia, naprawdę piękne okonie, ale kurde lebele. Ajajajajaj. Ciekawe. Dzień dobry. Już pokazuję. Jest, tylko że zmiana, no kurde, kombinuję, bo same maluszki jakieś. Tam była dziura, no a tam przeskoczyłem po prostu, tak. Pada mi, słuchajcie, ostatnia bateria, także nie wiem, czy nie zobaczymy się dopiero następnego dnia, ale no walczę do ostatniego momentu i się nie poddaję. Nie poddam się tak łatwo. Na pewno nie. Także walczę i trzymajcie za mnie kciuki. Kurde, chciałbym, żeby się wszystko udało. Chciałbym. No i był okon kolejny, nie? A im opad dłuższy, tym okoń krótszy. Czyli opas musi być szybki. To trzeba 10 gramów zapierać. Czasami. Tak, bo duży to jak ma wadność, to uda się od razu, nie zastanawia. Mały będzie się przyglądał, popatrzy. Tak. A zjem se. Ja, ale tylko po polu na ja, to nie ma co porównywać z wczoraj. Nie, dzisiaj jest dużo cieplej, od razu to czuć. Zdecydowanie cieplej. Siemanko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj mamy drugi dzień zawodów. Po lewej stronie tam jest Patryk. Tutaj są na... Po drugiej stronie, na tej linii takiej Łukasz z Adamem. Każdy z nas coś tam próbuje złowić, wykombinować. No zaczęliśmy, mamy pół do ósmej mamy, ale no woda tutaj w tym miejscu jest bardzo brudna, nie wiem w sumie dlaczego. No ale z tej rzęsy trochę. No to nie wiem. Aczkolwiek tutaj, wczoraj najwięcej złowiłem, no i pierwszego okonia w tym miejscu. Także to też o czymś świadczy, nie? Czy nie wiem, dzisiaj będzie. Jest rybsko.
Takie kurde, nie głupie się wydaje. Goł pięknie trzęsie. Pytam, czy to jakiś wymiarek będzie, czy nie. Oj, chyba nie. Też taki sam jak wczoraj gdzieś było, nie? Chociaż... Kurde lebele, czy ja wiem? Kurde lebele, no stół. Kość. Nie, co? 22 cm. Jakoś tak. Maluszek. Bolek. Mister Bolo. Tam Bolek, no. Takie bolusie małe. Albo silny, albo dobry jest, kurde, nie wiem właśnie. Dobry jest. No ja nie wiem, że nie ma, bo ma 24, no jakoś tak. Część głowo fajna, ale to na pewno nie jest ta siła, która powinna być na wymiarowego okonia. Się chodzi i tak dalej, ale to nie jest wymiar niestety nasz. Jest jakieś 24-23, coś tego typu, wiecie. No. To jest 20 parę taki. Idzie tempo. Szczupak. Przegryz, skurczybyk, no. Jeszcze stwierdziłem, że przed zmianą miejsca zrobię sobie jeden rzut. O, idzie tempo. Żeby to był okoń, proszę. Proszę, żeby to był fajny garb. Ale w ogóle nie ten, nie walczy, nie? Idzie tempo, ale tak nie wiem dlaczego. Jeśli to będzie garb, to będzie piękny, nie? Co to? Szczupak. Ta łajza jedna. Nie, sandał. Tak, sandałek. Mały, bo mały, ale cieszy. Chlapał. Chlapał. No i weź stąd idź, jak wiesz, że tu ryby są. Jeszcze biorą i inne kurde bajery. No pierdziele. No to musi być garbus, no. Bez jaj. O, 23, nie? Skubany. Też mały będzie. Nie taki mały. Dobra, taka rybcia i... Jest fajny okoń, chyba? Tak, jest okoń fajny, no. O, silna bestia. Taki oksik 26 cm uciekł. No 26 cm, no także przyjemnie. Też ładnie idzie, człowieku. Co to jest za rybsko?
się palę na to. Patrzcie, jaka mucha. O człowieku. No to kurde, teraz to ja wracam do gry. Piękna. Piękna mamuszka. O człowieku. No to teraz ładnie zrobiliśmy to. Patrzcie, jaki piękny gaz. 32 centy. To rzut, to większa ryba. Ciekawe, co teraz się wydarzy. I ten jest na pewno wymiarowy, nie? Pytanie, ile ma. Taka piękna rybka. O, już zmęczyła się. No. Dziękuję. Tam cię wyżuchać. Ryba jedna z kompletu. 27 największy. Miejsce piąte, Mateusz Ekmaniak. Też jedna ryba z kompletu. 31,5. Ładny okoń. Czwarte miejsce z kompletem ryb, czyli 3 sztuki. Nie wiem, czy mówiłem, nie mówiłem, Adaś Kowalewski. Łącznie już tutaj mamy komplet, czyli będę czytał długości ryb. To było 82 cm i największa ryba z tego kompletu to 30. Także też już przyjemny, nie strójeczką z przodu. No i trzecie miejsce na podium będzie to Karol Buczak. Komplet łączny 85 cm, największa ryba 32. No i tutaj nastąpiła roszada, bo i organizator, i sędzia mieli tak zbliżony wynik, a różne miarki, że praktycznie suma centymetrów to wynosiła 94-95 cm. Nie mieliśmy milimetrów, to tak powiedzmy, że trzeba było to uśrednić. No ale przez to, że Łukaszek zrobił komplet rybami, które miały powyżej 30 cm, no to siłą rzeczy uznałem, że był lepszy i to on odbiera puchar. Także zaczynamy wręczać nagrody od trzeciego miejsca. Mam jedną rękę zajętą, także... No, spoko, spoko. W ten sposób. Dzięki. Dyplom, proszę cię bardzo. Dyplomik, elegancko. Ja dzięki, dzięki. Jeden. Na wariacji graty. Za mnie też. Puchar. Znowu wygra. Po trzeci. Teraz tak, to będzie to. Dobra, dziękuję. Bohater Warszawy, mistrz podławy. Oficjalny. Łukasz, do końca dnia dzisiaj tak chodzisz. Tak jest. No. Dzięki, dzięki. Jeszcze jedna nagroda za jedyneczkę. To sponsorem jest My World, My Roots. O kurczę, czekaj. Jezus Maria, ile on tego dostał? Dziękuję. No jeszcze jedna nagroda dodatkowa za największą rybę. To był Big Fish. 36 centów. To też sobie muszę wręczyć. To tyle. Ustawimy się do foty. I kończymy zabawę. Dobra, ma ktoś statek jakiś? Coś ten? Nie. To mogę się poprosić tych ludzi. Czy pana mielibyśmy prośbę? Zrobiłby nam pan foteczkę? Pan powie wszystko co jak. Dobra, super. Przytrzymuje pan tutaj i klikamy w to białe kółeczko. Białe kółeczko. Dokładnie. Dobrze. No dobra, słuchajcie, nasza przygoda w Gdańsku dobiega pomału końca. Właśnie za chwilkę będziemy się zbierać i spadać już w okolice Warszawy, na Warszawę, wiecie. No co mogę powiedzieć, na pewno ryb nie było wszędzie, było ich mniej jak są zazwyczaj, ponieważ no zawsze miejsca, w których my byliśmy, dawały ryby, a tym razem to niestety zupełna lipa była. One były w jakichś tam konkretnych miejscach, tak porozrzucane, tu nie było w ogóle żadnego schematu, żeby się spróbować wbić. Na pewno stały pod jakimiś betonami, na pewno stały pod jakąś rzęsą, ale to też nie we wszystkich przypadkach, tak? No tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to w sumie złowiliśmy najwięcej tych okoni, ale to nie były duże ryby. To były jakieś po okonie 24-25, zresztą widzieliście tu na moim materiale, to było tego naprawdę multum i tak nie wszystko tutaj na pewno będę pokazywał. No i tak to wygląda, Łukasz zazwyczaj, jak zazwyczaj wygrał, Patryk był drugi, no ja jestem trzeci, także no mogę powiedzieć, że w sumie jakiś tam swój poziom na tych zawodach zawsze tutaj trzymam, także spoko.
No i co wam mogę powiedzieć? Bardzo fajna przygoda, super sprawa. No tylko od jednego z wędkarzy dowiedzieliśmy się, że udzielnia Troć, która dzierżawi tutaj właśnie tą wodę, najprawdopodobniej od przyszłego roku już nie będzie od Wód Polskich dzierżawiła tego. I chodzą takie słuchy, że ta woda zostanie zamknięta w ogóle na 2 lata, także ja nie wiem, czy jeszcze nie przyjadę zraz w tym roku, żeby się wyłowić, no ale takie chodzą słuchy gdzieś tutaj, więc może się okazać, że kurde, no ta woda znowu będzie, że tak powiem, otwarta za 2 lata, o ile tego gdzieś tam nie przedłużą, bo to wiecie, różnie bywa, nie? No miejmy nadzieję, że będzie wszystko super, miejmy nadzieję, że za rok znowu będziemy mogli zrobić tutaj okonia motławy, kapoty team, także no, co mogę więcej dodać. Dobra, ja nie przedłużam, pozdrawiam was serdecznie z pięknej Motławy. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zostawić suba i jak ktoś ma ochotę, to również dzwoneczek. Siemanko.